No siema, dzisiaj zrywamy trochę dzikiem drewna. Lecimy, pijamy dwójeczkę i zobaczymy, jak dziś będzie szaro. Pyk, dzida. Mieli? Ale poszedł jak dzik po szyszkach. Teren trochę nierówny. Niaki. Właśnie mówiłem. Szlak mamy zrobiony. Widać ładnie drogę. Jesteśmy prawie na pół metru z robotą, także musimy segregować cienkie do cienkich, grube do grubych, sosna, świerk, bla 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 i taka zabawa. No, 2,5 dnia mi to zajęło, żeby wszystko zerwać dzikusem. Jest trochę, co? Posegregowane, tutaj lepsza, tu leżanina. Jeszcze muszę zaznaczyć, bo tu kradną nieraz drewno. Kupiłem sobie spreja. Co i jak? Jakby ktoś się pytał, tak, to idzie z państwowego lasu, ale ja za to wszystko muszę normalnie zapłacić. Nie dostanę tego za darmo. Wszystko zostanie odebrane. A nie jak to sobie ktoś tam myślał kiedyś na jakimś filmiku. Pamiętam, że z lasu szabruje drewno. Niezłe. Zaraz by była policja. Jeszcze ten sam dzień na podwórku. To nie te czasy, jak tam ktoś kiedyś, może 50 lat temu wywozili. Dobra, pryskamy. Chociaż to jest mursz, to tam bardzo nie ten. Ale te lepsze świerki będzie trzeba popryskać. Brzuska. Tu już pryskałem ten i tu. Zaraz będzie wtedy widać, jak ktoś coś podbierze. Ludzie nie lubią wtedy tak brać, bo poznasz, jak jest na tym, nie? Na podwórku. Powiesz, ty, masz tak samo pomalowane drewno, jak ja miałem w lesie, nie? I wtedy już można robić dochodzenie jakieś tam. No tak, to wiesz, drewno jest drewnem. I tak ta robota wyglądała. Tu zgwarna dobrze się spisała, ale muszę coś tam z gaźnikiem chyba. Syf jakiś podszedł, bo troszeczkę się gubi wolne obroty. Ale to tak się zdarza w tych filarkach. Ale smród graffiti. Graffiti.
tutaj. Są lepsze. Patrzcie, jak w porównaniu do dzika to wygląda. A jeszcze pewnie zapytacie się, ile paliwa dzik spalił na to wszystko. Już wam mówię, 4 litry gdzieś, 4 litry z hakiem, żeby to wszystko ściągnąć z tego lasu. Wiadomo, tam gdzieś dalej było, w tych świerkach, jak to świerki tu są. No, także myślę, że ekonomiczność jest, nie? Nawet bardziej jeśli chodzi o tego 4-osobowego benzyniaka, ten diesel i tak jest bardziej ekonomiczny. No jest troszeczkę silniejszy, dlatego go wybrałem do zrywki, nie? No. I tak to wygląda. Dużo filmików nie macie nagrane, żeby poglądać, jak jadę po lesie, bo nie było kiedy, to tak trzeba, wiadomo. Jakbym miał GoPro, to by była inna sprawa i chyba się trzeba będzie wyposażyć, ale... Zobaczymy, dobra. To już koniec tego filmiku, dzięki, na razie, cześć.